Basen od 31 sierpnia jest nieczynny dla klientów, natomiast tutaj pracownicy, konserwatorzy zostali. Porządkujemy całą miskę basenową, szatnie, sprzęt, który jeszcze nadaje się do użycia, przewozimy na inne obiekty Mosiru, a także część po prostu utylizujemy. Warto przypomnieć, że tutaj bardzo duże prace zostaną wykonane. Tak, no, tego remontu nie możemy się już doczekać. Cały czas ten termin nam się troszeczkę odwleka, natomiast no wiadomo, wszystko musi przejść swoją procedurę, więc czekamy cierpliwie. Myślę, że już niedługo ruszą prace budowlano-remontowo-termomodernizacyjne, także na pewno obiekt zmieni się nie do poznania. I warto jeszcze przypomnieć, do kiedy mniej więcej będziemy czekali na ostateczny efekt, tak planowo? Ostateczny efekt, no, planujemy na otworzyć basen na kolejne wakacje, czyli na 2018 rok. Zobaczymy, jak te prace będą przebiegały, natomiast myślę, że bądźmy dobrej myśli i tego terminu się trzymajmy.